Cześć, tu Piotrek. Witam Cię na moim vlogu. Jest wtorek, 10 września. Zaczynamy. Dzisiaj trochę w innej scenerii, na tle białej ściany jeszcze. Ponieważ planuję tutaj coś ciekawego w przyszłym sezonie zrobić. Nie wiem, czy mi się to uda od razu, ale plany są. Usłyszałem też od mojej żony, że ten regał, który tworzył moje tło do tej pory, nie bardzo się nadaje do tego, żeby go pokazywać, upubliczniać. Nie wiem dlaczego, mi tam wcale nie przeszkadzał. Może za bardzo pstrokaty. Dzisiaj chciałem Wam krótko opowiedzieć o tym, w jaki sposób mierzę wyniki sportów, które uprawiam, oraz inne parametry. Mianowicie, kiedyś używałem do tego w ogóle Endomondo, aplikację na telefonie, którą chyba wszyscy znają. Jeśli nie, to zapraszam do sprawdzenia Endomondo. Natomiast jest to trochę uciążliwe, żeby nosić ze sobą cały czas telefon, mieć naładowaną baterię w tym telefonie. No i niezbyt dokładne to narzędzie, ta aplikacja była, GPS niezbyt dokładnie pokazywał odległość, przebytą trasę. Także występowały różnice z bardziej precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi. Aktualnie używam takiego zegarka, trochę taki smartwatch, trochę taki zegarek właśnie sportowy do mierzenia różnych parametrów. Jest to Garmin Vivo Active 3. Vivo Active to jest model, Garmin to jest producent. No i co on tutaj może mierzyć? No przede wszystkim te podstawowe funkcje, takie jak trasa, którą przebywamy, GPS-em na podstawie położenia, no oczywiście czas, no i wszystkie pochodne tego, jakiś tam czas odcinka, tempo i tak dalej. No na podstawie GPS-u mierzy też elewację, czyli poziom, na jakim się znajdujemy, jak ile pokonaliśmy w górę, ile w dół terenu. Także takie standardowe, w zasadzie to co Endomondo potrafi. Natomiast takich ciekawszych, no to ma możliwość mierzenia pulsu. Tutaj przy pomocy takich diodek, które są z tyłu, mierzy ten puls. I na podstawie tego mierzy coś takiego, taki parametr jak HRV. HRV, czyli Heart Rate Variability. Jest to taki parametr, który określa różnicę pomiędzy uderzeniami naszego serca. I generalnie ten parametr mówi o tym, czy jesteśmy zestresowani, czy nie. Tak ogólnie mówiąc. Ponieważ w stanie spoczynku, kiedy nasze serce bije wolno, odstępy pomiędzy uderzeniami mogą być różne, tak? To są bardzo małe różnice, ciężko zauważalne dla człowieka, natomiast występują tam są różnice w milisekundach, tak? Jedno uderzenie, drugie uderzenie może być, nie wiem, tak obrazowo 0,8 sekundy, a różnica pomiędzy kolejnymi dwoma uderzeniami może być sekunda i jedna dziesiąta na przykład, nie? I to jest właśnie ta różnica. Natomiast im szybciej serce bije, tym te różnice są mniejsze, czyli te uderzenia są o takiej samej, czy tam bardzo bliskiej, zbliżonej do siebie częstotliwości. I ten zegarek coś takiego mierzy i pokazuje właśnie na podstawie tam pewnego parametru poziom naszego stresu, tak? No bo wiadomo, że jak odpoczywamy, nic nas nie stresuje, no to serce bije wolno. Natomiast jeżeli jakaś stresowa sytuacja,
nas dopada, no to wtedy to serce zaczyna bić szybciej, tak? A jak już musimy uciekać przed jakimś lwem, to poziom stresu jest bardzo wysoki i wtedy to serce bije bardzo szybko. Dodatkowo zegarek ma funkcję smartwatcha, także można sobie go synchronizować z telefonem, jakiś tam kalendarz, powiadomienia się pokazują, ale ja generalnie z tego nie korzystam. Korzystam jakby z tych funkcji takich sportowych. No i można go synchronizować, tak jak wspomniałem, z telefonem i oddaję te wyniki do telefonu i na przykład do Endomondo można je zaciągnąć. Też tak robię, że po treningu synchronizuję sobie z telefonem i te moje wyniki są przerzucane do tej aplikacji Zdrowie na iPhone'ie plus do Endomondo. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć!